Witam, tu Aristeo na wyspie Dersu. Musimy znaleźć sobie nowego przeciwnika. Oj, to może być ciekawe. Tu bardzo silni. Równa siła. W sumie ja bym wolał zaatakować tych. Oni nie rzucają. Nie czarują. Co najwyżej przeklinają. No właśnie. I oni mogą być dosyć podatni później na działanie pułapek. Ale póki co to trzeba ich możliwie osłabić. Dużo ich nie zabije ławica. No ale zawsze coś już jest. I mam nadzieję, że się skupią na smoku. A pozostałe jednostki, ich zadaniem jest czekać. Czekaj. Właśnie ciekaw jestem, czy wszyscy się tutaj skupią. Oj, ten smog już długo nie pożyje. O, oni mogą sobie zwierzątka przywoływać. No, ale to nie jest zbyt groźne dla mnie. I co? Zabijesz? Nie, przywołałeś. Myślałem, że dobiją smoka, a jednak nie. No nie, spróbujmy. Może tu linię obronną zrobię. Ty, tu byś mógł stanąć. Może podejdziesz tu i zaczekasz. Aha, nie możesz. Dobra, to oddasz. I czekasz tutaj. Ty nic nie zrobisz. Chociaż nie, możesz ty właśnie tu stanąć. I czekasz w obronie. Nowa tura. Podejdziesz, bo to na pewno jest dobry pomysł. I teraz tak, ja muszę mieć na nowego smoka. To tak. No dobra, oddajemy. Można by tu osłabić. Nowa tura, fajnie. To teraz tak, ty nic nie zrobisz, więc czekasz. Smok, bardzo ważne jest, żeby może stanął tu. Teraz tak. Pozwoli mi to na przeprowadzenie ataku pirani. Takiego, który obejmie wszystkie jednostki wroga. Teraz warto byłoby się zastanowić, bo może by jeszcze jeden raz tak zrobić. A smoka to sobie później przywołam. Jednak sporo tutaj posprzątam. No i atak przez dwa pola. A tym bardziej, że za chwilę będę miał szał. Co też jest nie bez znaczenia. Oni się leczą kosztem swoich przywołanych jednostek. Można byłoby uderzyć, tylko że na początek to. To może on nie będzie musiał w ogóle atakować. Oj, przeżyli. Ale to nawet lepiej, bo
Wcale nie mam pewności, że oni by ich wszystkich zabili. No dobra, to tutaj dopadniesz i uderzysz. O. Świetnie. Jest. Dobre, ale szkoda, że nie padł. Można by uderzyć. Albo czekać, aż podejdą. Nie. Uderzajmy. Może tych tym razem. No a ty się tu bardziej przesuniesz, żeby udzielić pomocy. Zostajesz. Ty. Ty w zasadzie tu możesz stanąć. Nowa tura. I bardzo dobrze. Tylko tak. Nie, to użyjemy. Najpierw może... Albo nie, dam od razu im. Gdzie to było? Tu... O! Geyser. Tak. Czyli tak. Najgroźniejsze jednostki tu są. To ty czekasz. Mam nadzieję, że zaraz będę miał szał. Smok. Można by tu uderzyć przez dwa pola, tylko że to za bardzo nie ma sensu. Lepiej będzie tu się skupiać. Tym bardziej, że akurat ptaszki padną, gdy użyję smoczego nurkowania. Ty się musisz wycofać za wszelką cenę. Aha. O, nawet prędzej padły. Nie, a chciałem, żeby miśki zostały wycofane i nic z tego nie wyjdzie. Dobra, to cóż, trzeba będzie ich odpowiednio potraktować. Nie jest to dużo, jeśli chodzi o obrażenia. Coś czuję, że tu będzie ta walka jeszcze trwała. I to długo. No i jakieś straty na pewno będą. Z tymi by się przydało skończyć, chociaż z tymi też. No. Tu jest szansa na najwyższy wskaźnik strat u przeciwnik, ale z drugiej strony to też jest dobre. Ty. No ty niestety, ale czekasz. Ty również. O, nowa tura. 12 punktów i troszkę szału. Czekasz. No i tu sensowny byłby atak przez dwa pola, tylko że z pewnych względów lepszy byłby w ten sposób wykonany atak. Ciekawy jestem, czy można rozproszeniem to usunąć. Mogę zaryzykować w sumie. Chociaż pewnie stracę. Zobaczmy. Jest, ustąpiło. Świetnie. 29 mam. Dobrze. To ja to widzę w ten sposób, że... Czekasz. Jeszcze raz go. No dobra, no jak ty taki cwaniak. Zobaczmy, czy możemy... 11. Hmm.
można by, ale na początek coś takiego. Żeby zmniejszyć szansę, że mnie oddadzą. A właściwie, jakby się tak dobrze zastanowić, to ja mogę drugi raz to zrobić. No i tu przekażę. Wskrzeszamy. Ty nic nie zrobisz. Niestety. Ty lepiej nic nie rób, sobie krzywdę zrobisz. I to już ma bardziej sens. I to już jest nowa tura. I to oznacza, że byłoby naprawdę dobrze z nimi skończyć 6, a to... ale w sumie lepsze byłoby pewne 6 w tej chwili. Jeszcze może dla pewności... Aha, to było 10. No nic, niech będzie jeszcze raz to samo. Tak, i ty tutaj czekasz. A ty, o właśnie, podejdziesz tu. Albo raczej podlecisz. I uderzysz, mam nadzieję, że to... A właśnie, a jak wyglądamy? Nie będziemy tego robili. Zabij go po prostu i tyle. A jednak przeżył. Co oznacza, że... że może być jednak... warto się tutaj przejść. No i? Kasa. A co ty wywiniesz? Dobrze, walczysz. I giniesz. I tak miało być. Bez strat, super. I tylko o to chodziło. No, koszt szału wzrośnie. Ale to już by było bardziej sensowne, bo zmniejszy się koszt. I dlatego idziemy w tym kierunku. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym... jeszcze nie wiem, może tu powalczymy. Może tych pokonamy. Trzymajcie się.